Słuchajcie, tak się przyjęło, że wiele osób na początku swojej przygody z dronami wykonuje tylko zdjęcia i właściwie sporo osób zostaje tylko na poziomie zdjęcia. Filmowanie jest bardzo wdzięczne i warto przynajmniej opanować podstawy, jeżeli chodzi o technikę lotu podczas filmowania. I w tym materiale powiem o trzech technikach, które bardzo ułatwią Twoje prowadzenie kamery, a jednocześnie otworzą Ci horyzonty na to, żeby się rozwijać. Jeżeli chodzi o najprostszą, naprawdę banalną technikę, którą możesz wykorzystać, trzeba zwrócić uwagę jedynie na bezpieczeństwo, żeby nie zahaczyć o linię wysokiego napięcia, drzewa, budynek itd. To jest ruch drążka góra-dół, czyli startujesz od dołu, jesteś na wprost obiektu i delikatnie unosisz się, a następnie robisz to samo w dół. I teraz w zależności od tego, jaką mamy specyfikę obiektu, jak to wygląda, możesz bardzo ładnie pokazać najpierw obiekt na pierwszym planie. Na przykład lecisz przy drzewie, tak, filmujesz drzewo od samego dołu po koronę, wychylasz się w ostatniej chwili i pokazujesz krajobraz. I to samo odwrotnie, możesz zacząć od krajobrazu, taki establishing shot, a następnie pokazać miejsce akcji, na przykład chatkę, czy podobną miejscówkę, w której dana akcja się toczy. Bardzo fajny strzał, prosty, wprowadzający, nie ma żadnych komplikacji. Jedyna sprawa, trzeba zadbać o bezpieczeństwo i to wszystko. I oczywiście o ustawienie ekspozycji, ale to już nie w tym materiale, tylko w innym. Myślę, że warto sobie przećwiczyć i warto też zwrócić uwagę na porę, tak? Bo pora jest kluczowa. Bardzo fajna sprawa, dlatego że w zależności od tego, jakie mamy oświetlenie, czy jest nisko słońce, czy wysoko, czy strzelasz pod słońce, bo teraz już te matryce są coraz lepsze, czy ze słońcem, możesz osiągnąć naprawdę fantastyczne rezultaty. Kwestia dopasowania warunków i też dopasowania siebie do tej miejscówki i do oświetlenia, które posiadamy, ale trzymam za Ciebie kciuki. Słuchajcie, druga technika, która angażuje już dwa ruchy, to jest nalot na obiekt. Bardzo fajna sprawa, bo możesz zacząć daleko. Jesteś na przykład na wysokości 100 metrów i 200 metrów od obiektu, tak? I stopniowo nalatujesz, czyli zmniejszasz wysokość, a zatem lewy drążek na dół, a lecisz w kierunku obiektu, czyli prawy drążek do góry, tak? Lewy na dół, prawy do góry, nalot na obiekt. I teraz w zależności od tego, jaki to jest obiekt, tak? Możesz zatrzymać się przed nim, ale możesz go też minąć, na przykład nad nim, czy przelecieć obok, to już jest kwestia do ustalenia. Natomiast bardzo fajne ujęcie, proste, a sprawia, że ta perspektywa zupełnie się zmienia, tak? W ciągu kilkunastu sekund jesteś w stanie pokazać od detalu po całą okolicę i odwrotnie, od całej okolicy pokazać dokładnie miejsce akcji, gdzie rozgrywa się dana historia. Myślę, że to jest super sprawa, najprostsza możliwa technika, ale bardzo wdzięczna. To samo jeżeli chodzi o drony, czyli odwrotność, odchodzimy od obiektu i zwiększamy wysokość, czyli prawy drążek na dół, lewy drążek do góry i super, najpierw mamy detal, a później pokazujemy z perspektywy cały obiekt. W postprodukcji możesz zrobić fajną speedrampę, czyli fajny speedramp, czyli początkowo zaczynasz spokojnie i za chwilę i jesteś już 200-300 metrów dalej. Mega sprawa. Ważne też, żeby się ustawić dobrze, zobaczyć jak mamy światło, zweryfikować, ustawić sobie fajnie ekspozycję, no i zadbać o bezpieczeństwo, bo w niektórych miejscówkach jest ciężko wznieść się troszkę wyżej ze względu na strefy, tak? Ale zawsze można to sobie ogarnąć, dobrać odpowiednie miejsce i mieć naprawdę fajny materiał, bardzo prosty. No i słuchajcie, trzecia technika, bardzo prosta również, tu już angażujemy dwa drążki plus pokrętło sterowania kątem kamery, czyli pokrętło gimbala. Mamy prawy drążek, odchodzi nam w prawo przykładowo, lewy drążek odchodzi nam na dół, czyli lecimy sobie w bok, w prawo plus obniżamy się.
tak? A gimbal wędruje leciutko do góry. I bardzo fajne ujęcie można zrobić, dlatego że obniżasz swoją wysokość, tak, zmniejszasz wysokość, a jednocześnie kamera lekko się unosi. To jest mniej więcej ten ruch. I fajnie to wygląda, dlatego że perspektywa jest zupełnie inna. No i odwrotnie to samo, prawda? Czyli wznosimy się i opuszczamy gimbala. Jest to takie minięcie. Można to oczywiście zaadoptować w ten sposób, żeby z tego minięcia zrobić krążenie, wtedy nie tylko w dół, ale na przykład lecąc na prawo, drążek idzie po przekątnej, a lecąc w lewo, drążek prawy idzie do środka, a lewy idzie też do środka i na dół, albo do środka i do góry, w zależności od tego, czy się wznosimy, czy opadamy. Ale to jest bardzo fajna sprawa. Myślę, że ta technika jest warta przećwiczenia, ona jest bardziej zaawansowana, no bo to już jest ten trzeci stopień wtajemniczenia, ale dużo zależy też od doboru prędkości i od ustawień, w zależności od tego, jak chcemy latać. Można ustawić sobie w menu sterowanie, tam mamy Gain and Expo Settings, czyli ustawienie właśnie tej czułości i prędkości poruszania się w danym trybie, czy to jest tryb C, czy to jest tryb normalny jako P oznaczony, czy tryb S, i też można ustawić sobie prędkość wychylenia samej kamery. Fajna sprawa, wdzięczna i trzymam kciuki, słuchajcie, za fantastyczne ujęcia w tym sezonie, bo trzeba wyjść trochę ze strefy komfortu i przestać tylko fotografować albo robić najprostsze ujęcia. Trzeba zrobić coś więcej, myślę, że to jest fajna sprawa. Postanowiłem też wyjść Wam naprzeciw i poświęciłem swój czas na opracowanie, gdzie pokazuję wszystkie możliwe ruchy, właśnie od prostych, podstawowy etap, jeden drążek, po średnio zaawansowane i na końcu zaawansowane ruchy. Jest to zestawienie kilkudziesięciu ruchów wraz z omówieniem i z przykładami. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Jest to jeden z najtańszych moich warsztatów online, jakie można sobie sprawić, w jakie można zainwestować. Myślę, że to jest super sprawa, dlatego że na rynku możemy wydać kupę pieniędzy na akcesoria, których w ogóle nie będziemy potrzebować, a tutaj zyskasz naprawdę dużo, jeżeli chodzi o poprawę techniki, i Twoje filmowanie będzie na zupełnie innym poziomie. Dlatego prośba o sprawdzenie. Ruszamy w piątek, jest premiera tego warsztatu. Ja pracuję nad nim intensywnie, a myślę, że to będzie strzał w dziesiątkę i zapraszam Cię bardzo serdecznie. Przynajmniej sprawdź sobie, jak to wygląda, i latając każdym dronem możesz skorzystać z niego i wejść na zupełnie inny poziom. Dzięki za uwagę, wszystkiego dobrego, widzimy się na bieżąco, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!